Łokcie weź. Do góry. Dobra. Siema ludziska. Siema. Dzisiaj będziemy demontowali dobrą część. Serwohamulcowe. A dlaczego? Dlatego, żeby mieć lepszy dostęp do szlifowania naszych spawów. Dokładnie. Pospawaliśmy sobie tam i tam nie ma absolutnie dostępu. I trzeba to rozmontować serwohamulcowo, a przy okazji, że ta część nie była 30 lat ruszana. Zobaczymy, czy tam te wszystkie uszczelki jeszcze, przynajmniej zewnętrzne, bo jak coś jest dobre, to nie będę tego rozbierał, ale czy zewnętrznie tam wszystko jest ok. A dzisiaj się przy okazji Ty dowiesz, jak odkręcić serwohamulcowe. Zapraszamy na film. Zapraszamy. Od czego zaczynamy naszą robótkę? Przede wszystkim od ściągnięcia płynu hamulcowego, ile się da. Ile się da, ściągamy, przygotowujemy sobie jakiś wężyk, jakieś szmatki, żeby jak najmniej ufajdać to wszystko. Powiem Wam od razu, jest to wręcz niemożliwe, żeby serwohamulcowe rozmontować czysto. I kubeczek jakiś weźmiemy sobie. Tutaj o tak. I troszkę się go napijemy. Bo nie ma nic lepszego jak łyk płynu hamulcowego z rana. Jak śmietana. Chodź Basia, przytrzymaj mi tu wężyk. Dzisiaj mam zaszczyt to pić. Smacznego. No leci, leci. Leci? Leci, leci, ale jeszcze raz zaciągnij. No. Leci. Dał radę. No nie w prawe masz. No, w ciągnięciu. Jak Sylwek zaciągnie? O, mówię Wam. Zobaczcie, jaki syf był. I to na dnie tego osadu wszystkiego. To jest nowy płyn, ale tak czy owak, no, nowy płyn jest wymieniony, no ale wiadomo, w układzie coś tam jeszcze brudu zawsze zostanie. Także nic się złego nie stało, że to wyczyścimy. Następną rzeczą, jaką musimy też zrobić, to odkręcić musimy wężyki hamulcowe. Normalnie się odkręca takie wężyki hamulcowe, gdzieś tutaj miałem. Taki specjalistyczny klucz jest do tego. Z przecięciem. I to nie to, że sobie przetniecie zwykły klucz, nie, bo on jest specjalnie gruby, wzmacniany. Normalny klucz, jak weźmiecie przetniecie, to Wam się to otworzy. To jest do ściągania, odkręcania wężyków hamulcowych. Z tym, że u mnie to się niestety nie sprawdzi, bo ja mam tylko jeden klucz 8x10. A tutaj mamy 11, a tutaj jeszcze mam od sprzęgła, jest 13. Życie. Także ja sobie wziąłem nasadkę, przeciąłem, dospawałem stary klucz i mamy narzędzie. Sprytne. Które działa bardzo dobrze. O, wystarczy tylko poluźnić. A potem już się odkręci. Mam tutaj płaską 11, tam podaj pod młotkiem jest. A potem już dosłownie zobacz ręką. Taką ciekawostkę chciałem Ci jeszcze pokazać. Zobacz, spuściłem płyn ze zbiorniczka, ale to są zbiorniczki dwukomorowe. Pomimo, że tutaj spuściłem płyn, to tutaj jeszcze w drugim zbiorniczku jest. Widzisz? Widać dokładnie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest samochód terenowy. I jak się przechyli samochód pod kątem, to zatem przepłynie ze zbiorniczka do zbiorniczka, to cały czas będziesz miał jeszcze płyn, będziesz mógł naciskać hamulec i hamować. Zazwyczaj takie coś, takie systemy są montowane w terenówkach. W osobowych to jest rzadko się takie coś widzi. W osobowych zazwyczaj jest jeden tylko zbiorniczek i to wszystko. A to, że terenówki na pochyłości różne jeżdżą, to takie coś jest. Takie są same przegrody w statkach na przykład. Że jak się zalewa, żeby nie zatonął cały. O, Titanic takie coś miał. Nie, to głupi przykład. Wężyki mamy poodkręcane, teraz zostało nam tylko dwie śruby odkręcić. Specjalnie dla Was rozmontowałem to już deskę rozdzielczą, żeby było łatwiej. Kłamie? Nie, no rozmontowałem ją wcześniej. Kurde, byś nie powiedział, że kłamie, to nie musiałbym prostować, byłoby ten. No, bo deska uległa regeneracji. To już widzieliście na innym filmie. Nieważne. Tam są dwie śruby.
trzynastki, nakrętki do odkręcenia. Normalnie samochody mają dwie śruby. Chyba że jest chamska fabryka typu Jaguar i tam cztery zamontują, mi się można namęczyć. Ale normalnie masz dwie śruby, tam trzynasteczki. My sobie zrobiliśmy taką przeduszkę do tego, żeby się za bardzo nie męczyć, bo inaczej to musiałbyś tam pod deską, o Jezu, tam jest masakra, żeby to odkręcić. Ale tam są zazwyczaj dwie śruby do odkręcenia jeszcze. Aha, jeszcze jest tam zaślepka pod do hamulca. Do hamulca. Ale czekajcie, wiecie co, ja wam to narysuję. Moment. Teraz pan profesor będzie rysował. O co chodzi? Jak to wygląda pod spodem? Zobaczcie, tu macie, tu jest nasz, tak, zacznijmy od tego. Tu jest nasz zbiorniczek na płyn hamulcowy, jest tam z nakrętką. Z niego spuszczaliśmy płyn. Tutaj mamy pompę hamulcową, do której były te wężyki nasze przymocowane, tak? I tutaj jest nasze serwo hamulcowe, to jest taka bańka. I od drugiej strony jest takie tłoczysko. Tu zazwyczaj jest taka guma jeszcze, na tym taka osłona, na kurz. I tutaj jest mocowany hamulec, który nam służy, naciskając hamulec w tą stronę, pompujemy automatycznie nasze serwo. I tutaj jeszcze jest bolec, najprawdopodobniej z jakąś zaślepką. I to trzeba będzie wyciągnąć. I tutaj serwo jest do ściany grodziowej mocowane, zazwyczaj dwiema śrubami. Tak to wygląda. I tutaj jeszcze jest podpis. Od jutra do kupienia na Allegro. Brawo, profesor. Odkręcone. Zobacz, takie coś było. Dwie śruby trzynastki. To już widzę, że wymieniane było. To nie z oryginał. I taka zaślepka bolec. Na ten nasz hamulec. I zaślepka do tego. Cała filozofia. Zobacz, luźniutko wszystko, tu już jest, śruby poluzowane. No, tak jak powiedziałem. Widzisz, tu masz tą gumę, osłonę, tu masz taką śmacianą uszczelkę pod spodem, taki filtr, coś takiego. Tu nawet nie ma co ściągać, tu wszystko wygląda perfekcyjnie. Naprawdę perfekcyjnie. A tu musimy jeszcze wakum odczepić, przepraszam, nie powiedziałem. Tu mamy wakum, które musimy odczepić. No nie wiem, jak one jest mocowane, czy to jest na gumkę, żeby nie wyrwać. Muszę sobie takie szczypce przynieść. Teraz my to weźmiemy sobie, mam takie o fajne sprzęta. Delikatnie. Ja bym chciał, żebyś to widział. A tam jest taki korek, coś w rodzaju korka, to jest o pyk. Wszystko, o, tak to wygląda. Masz, Basia, wyciąg to. Żeby nie było, że nic nie robiłaś. Wyciągnij, no to. Czekaj, nagram cię, żeby nie było potem, dla potomności. Basia demontuje serwo hamulcowe. Tak, no i właśnie. Sama zrobiłam, wyciągnęłam serwo hamulcowe. Dokładnie. Demontowałam. I teraz popatrzcie, jak to wygląda tam w ten. Serwo jest nieważne. Poszło już z tym serwem. Tutaj. Popatrzcie, widzicie, to wszystko było nowo spawane. Tutaj, a lampę, dawaj lampę. Zobaczcie. Teraz mam teraz fajny tutaj dostęp, żeby te wszystkie moje spawy sobie tutaj poczyścić. Poszlifować, ładnie porobić. A właśnie, zrobiłem dwie nowe dziury, bo tutaj to wszystko było wycinane. Żeby to bardziej wam zobrazować, jak to było wycinane, zobaczcie, to jest łatka na łatce. No to jest Land Rover, nie? Proszę bardzo. Łata na łacie, łatą pogania. Dlatego to po prostu będzie wszystko czyszczone, spawy wszystkie będą szlifowane, żeby tego nie było widać. I do tego potrzebowałem dostęp mieć tutaj. Myślałem też, żeby tutaj zbiorniczek do sprzęgła odczepić, ale nie będzie potrzebne. Tam rurkę sobie tylko odkręcę, odegnie się ją tutaj, bo ona tam jest taka ten, jak to się mówi, fleksibil. Elastyczna. O, tego słowa mi brakło. Kurde, jak się 30 lat za granicą siedzi czasem, to sorry, ale tak jest naprawdę, brakuje słów. Także wężyk odkręcimy,
Oczywiście potem trzeba będzie sprzęgło odpowietrzyć, może film na ten temat nakręcimy, hamulce będziemy odpowietrzać, wszystko będziemy robić na nowo. Ale teraz mamy tutaj fajny dostęp. No i tak jeszcze 16 lat i kończymy Land Rovera. Dokładnie, tak. A potem co robimy? Jedziemy gdzie? Na Krym. Nie, nie Land Roverem, dzisiaj po południu. Ach, dzisiaj. Gdzie my dzisiaj jedziemy? Na wieś, do domu. O, i to jest prawdziwa kobieta, chociaż ma szlacheckie papiery. Powiedziała, że na wieś jedziemy. Bo ja wam nie mówiłem, bo Basia mieszka na wsi, ale, czekajcie, odejdę, bo mnie wali czymś. Ona mieszka na takiej Będziesz wsi. Ciemniał. Ona mieszka na takiej wsi, że ja jak ją poznałem, się pytam, a ile tam ludzi mieszka u ciebie na wsi? Ona mówi, no jakieś 500. Ja tam pojechałem potem i się okazało, że 500, ale to razem z krowami i świniami. No, taka wieś. Nie? Co? Nie słyszałaś nic. Wszystko jest dobrze. Słyszałam. A pytam się, bo ona mówi, w mieście się źle czuje, nie? Ja mówię, a jej się pytam tak. Basia, a dlaczego ty nie wolisz mieszkać na wsi niż w mieście? To co odpowiedziałaś? No, idąc do sklepu, trzeba koty zakładać. Bo idąc do sklepu, trzeba buty zakładać. Także od nas to wszystko dzisiaj, serwo hamulcowe wyciągnięte, tak zdemontowane, sama zrobiłaś. Zdemontowane, pozdrawiamy wszystkich wieśniaków. Wszystkich wieśniaków pozdrawiamy. Nie wstydźcie się mówić, że jesteście ze wsi, dumni z tego bądźcie. Wieś jest piękna. Tak, wieś jest piękna, jedziemy na wieś zaraz. Czym ta się ciepło? Pa, pa. Cześć.